Działał bardzo prężnie pan Witold Michalik. No, stworzył jakby cały krąg na obszarze Huty ludzi związanych z fotografią. Wtedy Kraków, a Nowa Huta to były jakby jeszcze dwa różne miasta. Ale ja pamiętam, jak jeździłem na lotnisko Czyżyńskie na początku lat 70. Na pasie startowym była jakaś defilada strażaków z drabinami, pięknie, tak pod kątem 45 stopni ustawionych i wszystko z jakichś takich chaszczy się wyłaniało, dlatego że to lotnisko już było opuszczone od kilku lat i po prostu takie powstały ugory dzikie, to ziemia była dość żyzna, więc przyroda szybko jakby zabliźniała te ślady i tylko ten betonowy pas został. Zresztą sam z wyboru zamieszkałem na Czyżynach. Tam, gdzie kiedyś fotografowałem właśnie tych strażaków, no to powstał blok, w którym mieszkam do dziś.
pierwszą nasza rakieta wystartowała bodajże, o ile pamiętam, wkrótce po pierwszym starcie radzieckiej rakiety z tego Sputnika. Dostęp do literatury był bardzo skąpy. Robiło się rzeczy, o których pierwszy raz w życiu słyszałem. No, rakiety. No, pierwsze próby z rakietami. Postanowili zrobić pocztę rakietową. I na lotnisku w Czyżynach, na starym lotnisku, wzdłuż pasa startowego, ta rakieta miała wystartować na jednym końcu pasa startowego i wylądować na drugim. No ale jak zwykle w życiu to są różne niespodzianki. Do środka tej rakiety włożono takie koperty lotnicze, bardzo cieniutkie, żeby się ich dużo zmieściło. Poczta, specjalny stempel zrobiła, że to jest poczta, pierwsza poczta rakietowa. No i ta rakieta miała wystartować na jednym końcu i wylądować na drugim na spadochronie. No ale wiatr przyszedł i zniósł to cały ładunek. No i potem ogłosili konkurs. Kto znajdzie, to dostanie nagrodę. No i szukali wszyscy i po tygodniu się znalazła. To był wyjazd pod tytułem Zimowy poranek. W któryś dzień dali nam sygnał, że są warunki odpowiednie. No to zapakowaliśmy cały sprzęt na samochody. Pojechaliśmy na ten pobiednik. Tam się zainstalowało wszystkie te urządzenia. Rakietę się zamontowało na wyrzutnię. Odpaliło się rakietę, okazało się, że się spadochrony urwały. Za chwilę wpada tam taka pani starsza, pyta się, kto tu jest kierownikiem. Okazało się, że ta rakieta spadła tam gdzieś do tej wioski na pobiedniku, gdzie był jakiś inspekta i koło tego pana spadła. I ona się strasznie zdenerwowała, że ta rakieta mogła jej męża zabić. Od początku naszym celem było cywilne zastosowanie rakiet do sondażu górnych warstw atmosfery. Snuliśmy różne projekty. Ktoś rzucił hasło, że warto by stworzyć naszego polskiego satelitę, sztucznego satelitę. Oczywiście była to melodia dalekiej przyszłości, niemniej jednak takie pomysły nam chodziły po głowie.